Hej, z tej strony Natalia i witam Was w kolejnym vlogmasie na moim kanale, w którym najważniejszym miejscem na ten odcinek jest kupienie i ozdobienie choinki. W poprzednim odcinku dekorowaliśmy całe nasze mieszkanie, wieszaliśmy na przykład tą kurtynę świetną, która jest za mną, stawialiśmy różne dekoracje, stawialiśmy gwiazdy, ubieraliśmy też świąteczną pościel, ale nie zrobiliśmy najważniejszego, czyli nie kupiliśmy choinki. W dzisiejszym odcinku czas to nadrobić, ale zanim to zrobimy, to musimy poczekać, aż Karol skończy montować swój film, bo aktualnie siedzi i montuje odcinek, który na kanał musi wlecieć dzisiaj, więc musimy czekać, aż to skończy, ale spokojnie. W tym czasie nie będziemy się nudzili, bo zrobimy sobie opening kalendarzy adwentowych. W pierwszym vlogmasie mówiliśmy Wam, że będziemy otwierali je w losowych momentach, ale zawsze wychodzi tak, że otwieramy je na końcu odcinka, więc teraz będzie zupełnie inaczej i od tego sobie zaczniemy vloga. Poza tym, z racji tego, że Karol jeszcze montuje swój odcinek, ja wykorzystam chwilę i zrobię sobie racuchy na śniadanie, bo chodziły ze mną już chyba od tygodnia, ale niestety ciągle nie mogłam ich zrobić, bo je się robi dosyć długo, bo trzeba czekać ponad 30 minut, aż urośnie ciasto. Wydaje mi się, że Karolowi zajdzie jeszcze takie 2-3 godzinki, więc na spokojnie z tym wszystkim się wyrobimy, ale zanim do tego przyjdziemy, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, bo do końca tego miesiąca lecimy po 310 tysięcy subów. Zostawiajcie łapkę w górę, a ja idę przygotowywać ciasto na racuchy. Ale zanim pójdziemy jeszcze robić racuchy, to chciałabym Wam powiedzieć, że już w najbliższą niedzielę, czyli 11 grudnia, będziemy mieli okazję się spotkać. Wszystko dlatego, że razem z Karolem od godziny 13 do godziny 17 będziemy w sklepie Carrefour w galerii Westfield Arcadia w Warszawie. Na miejscu, poza tym, że będziemy mogli się spotkać, pogadać, zrobić sobie wspólne zdjęcie, to organizatorzy przygotowali konkursy, w których do wygrania będą karty przedpłacone. Będą to karty przedpłacone do Steam, Sony PlayStation, Xbox, Nintendo, EA, Riot oraz Roblox. Tak więc, jeżeli chcecie się z nami spotkać, a przy okazji zgarnąć fajne nagrody, to koniecznie w niedzielę, 11 grudnia od godziny 13 do godziny 17, wpadajcie do sklepu Carrefour w galerii Westfield Arcadia w Warszawie. Ja już przeniosłam się do kuchni, odpaliłam sobie Thermomix, bo racuchy zawsze robię z Thermomixa i ja robię je z przepisu na racuchy drożdżowe z jabłkami, tylko tyle, że zmieniam jabłka na jagody. No dobra, ciasto mamy przygotowane, teraz musimy je przykryć i poczekać 30 minut, aż wyrośnie. W międzyczasie przyniosłem już kalendarz Litoras do salonu i w dzisiejszym odcinku musimy otworzyć numerek 6, 7 oraz 8. Szóstkę już widzę i jestem ciekawa, czy z okazji Mikołajek będzie jakiś większy prezent. Teraz musimy znaleźć jeszcze siódemkę. Udało mi się znaleźć, co prawda nie siódemkę, ale mam ósemkę, więc ją też bierzemy. No i teraz jeszcze siódemeczka, gdzie ona jest? Może z tej strony, czekajcie. 12, 20, 18. Jest tutaj na dole siódemka, więc bierzemy też ją i otwieramy trzy pudełeczka. Teraz zaczniemy sobie od szóstki, bo jest to pudełeczko mikołajkowe. Jestem ciekawa, czy będzie tutaj coś wyjątkowego. A mamy tutaj, uwaga, taką oto mgiełkę do ciała. Zaraz zobaczymy, jak ona pachnie. Jest to w ogóle jakiś taki niespotykany zapach z Rituasa, nigdy go nie miałam. Mega mi się podoba ten zapach, bo jest taki świeży, taki delikatny, nie jest taki ciężki jak niektóre mgiełki, które są takie mocno słodkie. Bardzo fajna mgiełka. Teraz kolejnym numerkiem będzie siódemka. Tutaj już widzę, że mamy coś dużego i uwaga, jest to męski balsam do ciała, więc w końcu coś dla Karola. Więc jego może nie będę testowała, zrobię później tu Karol. A ja przechodzę do ostatniego pudełeczka, czyli do ósemki. Sprawdźmy, co w nim jest i mamy tutaj pink do ciała w zielonym opakowaniu. Ten zapach Ritualsem już znam, bo codziennie używam kremu do rąk właśnie o takim zapachu, ale sprawdźmy sobie ten peeling. Na pierwszy rzut oka wypada całkiem fajnie. Ja takiego peelingu z Ritualsa jeszcze nie miałam. Miałam ten taki bardziej cukrowy, bo dostałam kiedyś od Karola na święta i on był bardzo fajny, więc o tym będę mogła powiedzieć coś więcej, jak dłużej z niego pokorzystam. No dobra, słuchajcie, w takim razie muszę zrobić sobie przerwę od montażu na zdrapkę i zobaczmy, czy będzie warto. Womek i kula. Z ósmego, tak Natalia? Tak. No dobra, czyli nic. Dobra, to teraz ja zobaczymy. Może moja będzie bardziej szczęśliwa, chociaż jak na razie mamy choinkę. Zasłaniasz wszystko, Natalia, troszkę dalej, o. Renifer i na końcu... Szyszka. Szyszka? Tak, no niestety. Ten kalendarz adwentowy Lotto jak na razie nie jest dla nas zbyt szczęśliwy i nie wiem, czy pamiętacie, ale Karol wpadł na pomysł, żebyśmy kupili sobie prezenty za wygraną z tego kalendarza. I zaczynam się trochę obawiać, że jak tak dalej pójdzie, to nie dostanę ani ja prezentu, ani Karol, ale wróćmy do naszych racuchów. Dzień dobry, widzowie. Jest godzina, która Natalia? 12:57. 57, więc idealny czas na śniadanie i Natalia zrobiła nam pyszne racuchy w świątecznym motywie i wygląda to naprawdę mocno, ale to chyba miała być choinka, tak Natalia? Z cukru pudru? Tak, to jest choinka. No, to jest choinka, jak coś, widzowie. Troszkę się rozjechała, ale... Ale uwaga, zobaczmy, jak to będzie smakowało, a... Eleganckie. Okej, śniadanie jest zjedzone, więc w końcu możemy przejść do naszej choinki i Karol, w ogóle mierzymy, ile mamy tutaj miejsca i jak dużą choinkę możemy
Nie, Natalia na oko, normalnie. Hero, to się nie uda na oko. Jak się nie uda? No Natalia, zobacz, jak to jest miejsca. Byle... Ale jeszcze w sklepie zawsze wydaje się inna niż tutaj. Nie, no na miękko. Na wysokość to w ogóle nie ma sensu, bo mamy dosyć wysokie mieszkanie, więc tu na luzie. No z szerokością damy radę. Okej. Ja będę widział, czy jest okej, czy nie. Na twoją odpowiedzialność. Dobra, okej. Jesteśmy już w samochodzie i właśnie pytanie, Hero, dokąd my jedziemy, bo rok temu udało nam się kupić choinkę w Obi i były całkiem ładne, ale w tym roku jedziemy na takie typowo choinkowe stoisko, czy też do Obi? Nie no, możemy pojechać do Obi, ale po drodze mamy chyba przy tej galerii, nie? City Meble, ten taki choinkowy, to tam dobra. Bym zajechał. Szkoda tylko, że pogoda jest taka jesienna, nie ma kompletnie śniegu i jest tak jakoś szaro, ponuro w ogóle. No i dojechaliśmy na miejsce, jak widzicie, za nami jest pełno choinek, teraz musimy tylko znaleźć karutę idealną do nas. No to ja, ta pierwsza z brzegu wygląda spoko. Nie, no ładne jest. Nie, Karol, musimy przeselekcjonować. Ta jest ładna, bo to jest ten świerk srebrzysty, czy jakoś tak chyba, czy nie? No nie, ja nie wiem, jak to się nazywa. Ona nie jest taka typowo zielona i mi się ona podoba. Ale bałem się, Natalia, że ta będzie trochę za wysoka, wiesz, jednak. Znaleźć coś mniejszego. No, chyba tak. No dobra, myślałam, że już znaleźliśmy naszą perfekcyjną choinkę, ale chyba jest troszeczkę za duża. Ale ta jest fajna, bo ona ma takie igły, które nie kolą, nie? No właśnie, i taką powinniśmy kupić, ale ona też jest taka pusta. Zobacz, tutaj ma takie puste, ta miała takie puste, więc szukamy dalej. No i wróciliśmy do samochodu, niestety nie mamy choinki. Zapytaliśmy pana, czy są mniejsze, niestety nie było, ale okazało się, że to nie był świerk srebrzysty, tylko jodła. Jesteśmy w kolejnym miejscu, teraz przyjechaliśmy do Obi, ale pojawił się pewien problem, bo wszystkie są zapakowane, stoją tylko raz, dwa, trzy, cztery luzem. Cztery luzem i te luzem są takie średnie, szczerze mówiąc, o, patrzcie jak to wygląda. Kurde, trzeba będzie chyba prosić daleko, żeby nam wypakował, ale tak chciałem, no to trochę głupio. No tak, no pan musiałby nam rozciąć, tylko ciekawe, czy oni kojarzą, która jest ładna. No dobra, mamy naszą wymarzoną choinkę, chociaż jak tak teraz na nią patrzy, Karol, to ona jest mega długa, tam wydawała się trochę mniejsza. Kurde, nie, no to lepiej. Czy nie przegięliśmy? Musimy iść na miarki. Chodź na miarki, zmierzymy i zobaczymy, czy nam wejdzie na wysokość. Nie, żeby zmierzyć. Dobra, spokojnie. Powinna wejść. O, tutaj mam metkę. A przecież na metce nie będzie, tam jest od iluś do iluś. Do 2,30. A u nas jest 2,70. No dobra, no to powinno być spoko. Dobra, mamy miarkę i Natalia, nasza choinka jest w tej górnej granicy. 2,30 nawet, tak powiedziałbym, 3. Ale to chyba ją bierzemy, czy nie? Najwyżej obecnie. Nie no, bierzemy. Kupek. Nie, do domu nam wejdzie, tylko ja się boję, jak ją przewieziemy, bo do samochodu może być ciężko. Trafika weźmiemy. Lodówę? Wrzucimy ją na pakę i pojedziemy. Ty, no dobra, wypożyczymy widzowie dostawczaka i... Ona jeszcze nie będzie kruszyła, no bo jest zawinięta, tylko tyle, tak. Ona jest mega długa, nie? No, ja się boję, że na długość nie wejdzie, nie? A jak my rok temu przewoziliśmy? Chyba w Beci. Trafikiem? Nie, chyba w Beci, ale wydaje mi się, że mieliśmy trochę niższą rok temu. No dobra, no to szukaj lodówy. Dobra, jedziemy do kasy, a potem widzowie będziemy kombinowali. Mamy naszą choinkę, zapłaciliśmy za nią 139 zł, tak? Tak, zapłaciliśmy 139 zł i chcieliśmy wypożyczyć tą lodówę, żeby przewieźć ją do domu, ale jest zarezerwowana. Co my teraz zrobimy? Mamy trochę mniejszego dostawczaka, ale żeby go ogarnąć, to ja muszę przejść 300 metrów, bo niestety jest tam, nie wiem czemu. Ale Karol, to jest mega dziwne, że on stoi w innym miejscu, bo one mogą stać tylko w tych wyznaczonych miejscach parkingowych i jest bardzo mało punktów ich. No właśnie, nie wiem co tam jest, jakieś mega dziwne. Wydaje mi się, że powinien stać tutaj ten samochód, ale... Ale go nie ma. Ale go nie ma, więc Natalia, ja cię dostałem z choinką, a idę po lodówę. No dobra, Karol już przyjechał z lodówą, ale w ogóle była lekka spina, bo Karol chowając choinkę walnął mnie w nogę i zniszczył buta. Gdzie ci zniszczyłem buta? Pokaż. Nie wiem. Myślałam, że zniszczyłem. No dobrze, no to nie zniszczyłem ci buta, ale widzę, że to jest hit. Ja proszę Natalię, żeby się przesunęła, bo muszę wsunąć choinkę w wózek i Natalia się odsunie, ale tyle. Ja wsunę... Dobrze, tak sobie wyobrażasz, że miałam trzymać ten wózek, żeby nie zjechał na inne auta. Nie wiem, tak, żebyś nie dostała choinką, jak ją wsunę. Nawet nie zdążyłam nic zrobić, a ty od razu nie. To wypchnąłeś. I jeszcze się na mnie wydarłeś zamiast przeprosić. Nie, bo... Tak! Nie, bo ty mnie zaatakowałeś. Zgodzę się, że może była wina po obu stronach. Powiedziałam ała. Nie powiedziałaś ała, nie powiedziałaś tak. Nie chcę mówić, co powiedziałaś, ale to było nie ten... Powiedziałam ała. Nie. I to było tak, Natalia stoi tutaj, trzyma wózek, ja tam wpycham choinkę, no to logiczne jest, Natalia, że musisz się odsunąć tak, żebyś nie dostała tym... Tak, tylko wyobraź sobie, że nie zdążyłam. Jak nie zdążyłaś? Normalnie, bo od razu to pchałeś dalej. No nie mogę. No nie wierzę, jeszcze na to wszystko nie mogę wsiąść do trafika. No otwórz te drzwi. No zobacz, otwieram, bo Natalia myślała, że jej specjalnie otwieram, widzisz? Otwieram, nie to, że na złość, tylko... Nie działa to. No ale co jest z tymi drzwiami nie tak? Nie wiem, ale... Nie dosyć, że ty mnie denerwujesz, to jeszcze trafik jest zepsuty. Ale serio, myślałam, że Karol mnie wkręca i że zamyka mi specjalnie, żebym się jeszcze bardziej wkurzyła. Ty się wkurzyła, ja się wkurzyłem. Proszę bardzo, ale zobacz, co tu się dzieje. Ja nie mogę, co tu jest tyle włosów? O co tutaj chodzi? Ktoś jakiegoś psa przewoził, czy co? To wygląda. Nie wiem, czy ty chcesz tym jechać, czy mam sam tym jechać? No nie, no sam jedziesz tym. To ty może Becią pojedziesz, czy nie? No dobra. Ale tak, jeszcze wracając do spiny, to ja sobie świadomię, że z tobą tak jest zawsze. W domu tak samo. Jak ja cię proszę, żebyś się odsunęła, bo na przykład, nie wiem, robisz coś tam na blacie i chcę wysunąć śmietnik, to ty też. Już się odsuwam i o, tyle. I nic mi to nie daje. Ale Karol, ja się tu nie zdążyłam odsunąć, a ty już to pchałeś. Talia, ale jak nie... No jak ja w sekundę miałam odfrunąć? Jaką sekundę? No,
normalnie, ty już to wpychałeś. Nie, ty się gubisz w zeznaniach, bo ty przed chwilą mówiłeś coś innego. Co mówiłam, że zaczęłam się odsuwać i nie zdążyłam odejść. Nie. I trzymałam to tak, żeby wózek nie zjechał. Dobra, nieważne, widzowie, to miało być miłe i przyjemne kupowanie choinki, ale trochę nie pykło. Godzimy się czy nie? Nie. No to nie. No widzowie, Natalia dała mi kamery, dlatego że stwierdziliśmy, że ona nie będzie jechała, no poczeka w Beci, bo i tak muszę ten samochód tutaj z powrotem przywieźć i wtedy wiecie, przysiądziemy się z powrotem do naszego auta. Ale powiem wam, że się stylizowałem całą sytuacją, bo faktycznie no troszkę Natalii odrzuciłem tym pniem, oczywiście niechcący, ale no prosiłem ją, żeby się przesunęła i tak jest zawsze, ale już nie wracałem do tego. Moim zdaniem wina była po obu stronach, może nawet trochę bardziej po mojej, ale Natalia naskoczyła tak, jakby to była tylko moja wina, więc na szczęście nikomu nic nie stało, buty też nie ucierpiały, chociaż Natalia twierdzi, że tak, ja tam nigdzie żadnej wysy nie widziałem, nieważne, skończmy temat, bo są święta, ma być miło i przyjemnie. Więc teraz odpalam lodówkę, choinka weszła w ogóle na styk. Potem pokażę wam, jak musiałem wygiąć czubek. Mam nadzieję, że się nie połamie, bo jak czubek się połamie, to Natalia mnie chyba wyrzuci z domu. Ale patrzcie tylko na to, nie, ludzie to są niesamowicie syfiarze, nie? No ja rozumiem, jak ktoś przewozi psa, spoko, ale no kurde, weź potem sprzątnij to po sobie. Tak samo jak komuś chce się smarkuć, no to ja też nie widzę problemu, widzowie, tylko kurde, no jak może zostawić tej chusteczkę? O, albo kubeczek, Marku, proszę bardzo. Nie wiem, co myślą tacy ludzie, że co, że ktoś tutaj przyjdzie i wyrzuci to za nich. No ktoś będzie musiał to zrobić potem, ale wiecie, zanim tutaj przyjedzie firma, która to posprząta, to ktoś inny też wynajmuje ten samochód i a przez to widzicie, nie możemy jechać razem. No dobra, dojechałem z choinką do naszego garażu i uwaga, chyba żyje, czekajcie, mam nadzieję. O, ten czubek był tak wygięty, ale... Dobra, jest elegancko. Póki co zostawimy choinkę tutaj, zrzuciłem ją na nasze miejsca parkingowe, bo no tutaj tak wiecie, nikt nie staje, mam nadzieję, że nikt tam tego nie skubnie. Tutaj też jest, jak widzicie, czysto, bo no my z racji tego, że mamy dwa miejsca, zawsze stajemy tak na ukos, żeby było nam wygodnie, więc tam tak naprawdę nigdy nic nie było, więc jest idealnie. Więc wybrudzić się raczej nie wybrudzi, jest też chyba bezpieczna, więc jadę teraz po Natalię i no trzeba jakoś załagodzić sytuację. No dobra, lodowa zaparkowana, odstawiona i... Uwaga, ciekawa jak sytuacja, oho, jest coś nagrywane. Dzień dobry, co się dzieje? Robiłam odpowiedź na pytanie, jak na ciebie czeka. A, dobra. Obrażona dalej, czy już nie? Nie. Już przeszło? Tak, bo jestem miła, wiesz? Ja też jestem miły, dobra. Kończymy spinę, bo musimy jechać, gdzie właśnie? Na zakupy do Lidla. O. Czekając na Karola w samochodzie, postanowiłam, że wykorzystam tą chwilę i zrobię sobie Q&A na Instagramie. I Karol, mój widz, napisał mi, że pod Galerią Bałtycką stoi w sanach i rozdaje hot dogi. Co? To jest fake, ale zobacz. Kacper wysłał mi zdjęcie, bo jestem na miejscu i tam serio jest sana, która rozdaje hot dogi. Uczta nad ucztami, Natalia, to my tam jedziemy, póki ona tam jest. Walisz zakupy, widzowie, zrobimy je potem, bo jak taki event to musimy skorzystać. Mamy całkiem blisko, więc jest szansa, że zdążymy i cześć Natalia, zjeść hot doga od sana. No dobra, przejdziemy obok Galerii Bałtyckiej i Karol, widzisz tą olbrzymią kolejkę, która ciągnie się aż tam? Chyba akcja nadal trwa. Dobra, słuchajcie, Natalia poszła stanąć w kolejkę, ja tutaj dla was nagram z bliska, jak to wygląda. O, poznajecie tę panią? We własnym sobie, sanach, uczta nad ucztami. Ja pierdzielę. Patrzcie, faktycznie można hot doga normalnie odebrać. Kurde, kozak totalny. Ja poszłam na koniec kolejki i w ogóle okazało się, że na samym końcu stoi ochroniarz i powiedział, że już nie można w nią stawać. Co prawda spotkałam widzkę, która stała 10 osób przed i zapytałam, ile stoi i ona stała około pół godziny już. Nie, to bez sensu. My byśmy stali tutaj do 22 co najmniej. Godzin, no. No, bez kitu. I więc chyba zwijamy do domu. Nie no, odpuszczamy niestety, więc może innym razem chod do kocanek. No dobra, wróciliśmy do samochodu. Niestety stwierdziliśmy, że bez sensu jest tam stać, bo okazało się, że na jedną osobę było około minuty, dwie czekania, więc byśmy tam stali co najmniej 4 godziny. Tak, do nocy. Więc stwierdziliśmy, że jest to totalnie bez sensu, ale chociaż fajnie było tak spontanicznie się spotkać w sanach, z daleka zobaczyć, tak. Więc teraz możemy jechać na spokojnie na zakupy do Lidla. Przyjechaliśmy na zakupy do Lidla i Karol, w końcu zaczął się sezon na pomelo i ja oczywiście je biorę. To jest mój ulubiony taki zimowy owoc, można powiedzieć? No chyba tak można powiedzieć. W takim sezonie właśnie zimowym. Ja podziwiam. Kiedyś próbowałem, widzowie, nie wiem, to jest dla mnie za kwaśne. To jest najlepsze na świecie, to nie jest w ogóle kwaśne. A jakie to gorzkie? Nie, to też nie jest gorzkie. Jak nie jest gorzkie? No to było, co? Nie, to nie jest gorzkie, coś ale to jest pyszne i słodkie. Coś mi z tym nie pasowało, no. Nie wierzę. Specjalnie przyjechaliśmy do Lidla po to, żeby kupić rozmaryn w doniczce i co, okazało się, że go nie ma. No nie. Bo w Biedronkach w ogóle u nas nie ma, dlatego stwierdziłam, że pojedziemy do Lidla, bo tutaj zawsze była. Tak, no to widzowie. A miała być herbatka zimowa do robienia choinki. No przynajmniej pomelo masz. No i w końcu też biorę ciasteczka z Lidla, które jem co roku, bo w tym sezonie jeszcze ich nie wzięłam. Cały czas o nich mówiłam i w ogóle ich nie kupiłam, więc dzisiaj je bierzemy. My już wróciliśmy do domu, ogarnęliśmy sobie obiad i zanim przyjdziemy do sobie na naszej choinki, to zrobimy sobie jeszcze zimową herbatkę. Ostatnio widziałam na TikToku, że ktoś polecał, że zimowa herbata wychodzi o wiele lepsza, jeżeli robi się ją w garnku. Ta pani polecała, żeby po prostu postawić garnek, do niego dolać wody, wsadzić herbatę, wszystkie takie świąteczne gadżety, jakiś imbir, pomarańcze, maliny, dolać oczywiście miód i gotować 5-10 minut pod przykryciem i herbata podobno wychodzi o wiele lepsza niż normalnie. Zaraz oczywiście pójdę to sprawdzić, zobaczymy, czy faktycznie miała rację, ale najgorsze jest to, że nie mamy rozmarynu, ale jakoś sobie bez niego musimy poradzić. No dobra, przygotowałam już garneczek, wrzuciłam tutaj 4 saszetki herbat, wziąłam jakieś różne, dwie zwykłe, jedną malinową i trzecią właśnie takiego grzańca i powiem wam, że tak
tak herbatu ja jeszcze nigdy w życiu nie gotowałam, no ale zobaczymy, może faktycznie będzie to o wiele lepsze. Wrzuciłam wszystkie rzeczy do środka, jest tutaj m.in. żurawina, cynamon, pomarańcz, cytryna, goździki, imbir, maliny, po prostu wszystko co się dało. Teraz muszę zmniejszyć ogień, przykrywamy to i czekamy 10 minut i zobaczymy, czy faktycznie herbata będzie lepsza. Świąteczna herbatka w końcu przygotowana, trochę to trwało niestety, ale przelałam ją do dzbanka przez sitko, żeby te wszystkie gadżety nie pływały, a wzięłam dzbanek po to, żeby była ona ciągle ciepła, bo tam w środku mamy podgrzewacz. Wzięłam też dla mnie i dla Karola dwa świąteczne kubki, ale niestety nie mamy dwóch takich samych, więc Karol, chyba musimy zrobić zakupy świąteczne. Karolowi jeszcze nie nalewałam, nalałam tylko sobie, więc zaraz zrobimy test smaku, bo Karol ogarnia już tutaj choinkę. Jak widzicie, stoi jak już stoi, teraz jeszcze tylko wystarczy przynieść choinkę, postawić ją, całą ubrać, no i tutaj nam się zrobi bardzo świątecznie. Jeszcze a propos świątecznych rzeczy, to wzięłam też te świąteczne ciasteczka, których nie mogę się już doczekać, aż zjem. Ale dobra, czas sprawdzić, jak ona smakuje i czy warto było ją tyle robić, czekajcie. Ej, mega dobra jest smaku, tylko teraz pytanie, czy to jest zasługa tego, że się gotowała, czy jest to zasługa tego, że dodałam żurawiny, bo nigdy wcześniej jej nie dodawałam. No i mamy naszą choinkę, Karol ją przytargał. Zmieści się czy nie? Odejdź, żebym cię nie uderzył. Dobra, odchodzę. Ja już nie chcę powtórki. No i może wyjdę w ogóle stąd, wiesz? Najbezpieczniej by było, bo ja już nie chcę powtórki z dzisiaj. Ej, Karol, jednak całkiem spora ona jest. Praktycznie dotyka sufitu. Co? No tam już niewiele brakuje do tej lampy, jeszcze jak dojdzie czubek. Tak, ale trzeba ją jakoś tutaj postawić, tylko jest git w miarę? Nie wiem, Karol, ciężko powiedzieć, jak ona jest złożona. Z jednej strony była trochę bardziej łysa i pan sugerował też, żebyśmy postawili to od strony okna, żeby tego nie było widać, nie? Dobra, jakoś stoi, co chyba? Dobra, puszczaj, uwaga, zobaczymy, czy nie leci. Nie no, elegancko się trzyma. Dobra, uwaga, widzowie, rozcinamy. Teraz chwila prawdy, czy nie będzie zaszła. Roka. Mam pewne obawy co do niej, bo myślałem, że na wysokość też będzie więcej zapasu. Czy ja nie mówiłam, żeby zmierzyć? Nie, niemożliwe, Natalia. Ja już widzę, jak ona się rozkłada, ale nie była aż taka gruba, taka gęsta, były gęstsze. Nie, no. Byliśmy takiej najbardziej. Tak, były jeszcze szersze, tak się tłumaczmy już. Tylko trzymaj ją, jak będzie trzeba, żeby nie poleciała na telewizor. Dobra, nie, ona się tak nie rozkłada, zobacz, trzeba ją bardziej ręcznie chyba rozłożyć. To ja no myślałam, że będzie taki fajny efekt, jak się rozkłada, ale słabo. O, bo ja dobra, teraz. Karol, jak pan ją rozcinał w sklepie, to pierwsze co robił, to tak walił. O, tak. I ona wtedy się rozkłada. No, ale my nie możemy o deskę walnąć, bo będzie dziura w desce. Ale w ogóle zobacz, jak ona już się sypie. Mam nadzieję, że się nie będzie tak sypała, że to tylko chwilowe. Jak widzicie, nasza choinka jest już gotowa. Poodginaliśmy wszystkie gałązki tak, żeby ładnie wyglądały. Wepchnęliśmy ją jak najbliżej okna i chyba teraz Karol nie jest za duża. To no nie, Natalia, bo siedząc na kanapie, zasłania mniej więcej 1/5 telewizora. Ale Karol, teraz pytanie do ciebie. Kiedy miałeś czas i siedziałeś w tamtym miejscu na kanapie i oglądałeś telewizor? No nie przypominam sobie takiej sytuacji, no, to prawda. Nie, teraz tylko mamy czas, jak jemy obiad i zawsze tam siedzą. No tak, a stąd? Mamy telewizor. Stąd widać, stąd nic nie zasłania. Więc to jest takie narzekanie, które w ogóle nie ma sensu. No dobra, niech będzie, widzowie, ogólnie jest git, chyba nawet nie trzeba jej przycinać, nie? Wydaje mi się. Nie, powinno być spoko, więc widzowie, czas teraz to ozdobić. Nasza choinka gotowa, prezentuje się tak mega ładnie wygląda, bardzo mi się podobają te kolory, bardzo też mi się podobają te welurowe bombki, ale brakuje mi, Karol, tych złotych gałązek więcej, one są takie ładne i one tak ożywiają tą choinkę, nie? No i uwaga, gwiazda leci na środek, zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Tak, no, w tą stronę idealnie, ale jeszcze chyba jest trochę za długi, wiesz, tak śmiesznie to wygląda, ja bym jeszcze trochę obcięła. No i dobra, sprawdzamy, że teraz będzie lepiej, no zdecydowanie lepiej jest, tak, tak jest chyba spoko. No dobra, chyba jest git, wydaje mi się, że jest spoko i Natalia... Jest ładnie, ale za rok chyba zmienimy ozdoby. Co? Żeby było już coś innego. No możemy tak co dwa lata zmienić, no na właśnie. Przykład. Ale też ładne są te nasze lampeczki, bo one wyglądają jak takie koraliki, tak, nie? Tak, no to prawda. Zobaczymy tylko, widzowie, do kiedy będzie nam się chciało je codziennie odpalać, bo wiecie jak to jest, nie? Ale skoro choinka gotowa, herbatka zimowa wypita, kalendarze otwarte, to na tym będziemy kończyli ten odcinek. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, bo do końca tego miesiąca lecimy po 310 000 subów. Zostawiajcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie.